Cześć busmenki i busmeni, strzeliło wam nad kole, nie ma problemu, zaraz coś na to zaradzimy, zapraszam. To najpierw zaczynamy oczywiście od ściągnięcia, czyli standardowo kręcimy. W naszym przypadku do wykręcenia mamy 5 śrubek, u was może być inaczej, tutaj jest akurat 5, zaczynam. Dobra, stare nadkole zdemontowane. I teraz co? Tutaj mamy nowe. Jak widzicie, nie mamy otworków, więc trzeba będzie je przewiercić. Ja zacznę wiercenie tutaj od tego zaznaczonego punktu w centrum. Wywiercimy sobie otworek, wezmę nadkole, przykręcę tutaj w centralnym miejscu i wtedy sobie spokojnie zdejmę wymiary na 4 pozostałe dziurki. Działam. Dobra, teraz proszę Wiktora, żeby mi przytrzymał to nadkole, a ja sobie je przykręcę. Wiktor, zapraszam. Przykręcam tą centralną śrubkę. Nadkole mamy przymocowane, dzięki Wiktor. Tutaj nie ma otworów fabrycznie wywiercanych, bo te uchwyty się różnią w zależności od modelu. Biorę wkrętareczkę i przewiercam miejsca na otwory. Robię to od razu już na przymocowanym nadkolu, żeby tego jeszcze raz nie ściągać i niepotrzebnie się męczyć kolejne 6 godzin. Biorę się do roboty. Od razu zakręcam sobie pierwszą śrubę, tak żeby mi się już ustaliła pozycja i będę kręcił zaraz następne otwory. Został nam już tylko do zamontowania klapaczyk, czy raczej klapacz. Oczywiście używam Fasta. W zestawie klapacz. Listewka, do której będziemy mocować. Nity mamy w zestawie, nie musicie kombinować, sztukować jakichś śrub niepotrzebnych. Tutaj wszystko jest na miejscu. Ja już sobie tylko przymierzę, specjalnie założyłem koło, żeby mniej więcej widzieć, na jakiej wysokości powinien kończyć się klapacz. Porównałem to też oczywiście z drugą stroną. No i co? Wymierzę, nawiercę otwory najpierw w klapaczu, potem zaznaczę sobie tutaj te 3 otworki, bo są 3 na nadkolu. Wywiercę dziurki, zanotujemy i mamy temat gotowy. Dobra, robota zrobiona, wygląda to fajnie, elegancko. Zaraz zakładam koło i jadę w trasę. Widzimy się, cześć. Dobra, mamy zanitowane.